Cześć, witam Was na moim kanale. Rozpoczęła się już fuzja. W poprzednim filmie pokazywałem Wam całą rozpiskę, także możecie tam sobie sprawdzić, skopiować i będziecie mieć na własnym komputerze, ale oczywiście w ten weekend przypadają też zwiększone szanse na kilku czempionów. I wiem już jaka jest to lista, i jestem na kilku naprawdę bardzo fajnych czempionów. Tacy, którzy przydadzą się na hydrze do zadawania obrażeń, I motywem przewodnim tym razem jest HP Burn. I o ile, o ile się nie mylę, to jest to, wszyscy mają to na AOE. No więc, kto będzie dostępny, przejdźmy do indeksu. Zacznijmy oczywiście od epików. Na początek, aczkolwiek nie, nie wszyscy na AOE, bo ten pierwszy nie ma AOE. Jest to Farakin the Fat, bardzo fajny champion Bardzo go lubię, naprawdę dobry Jak widzicie przyzwoite staty, fajna szybkość Przyzwoity atak, defense, ale on obrażeń nie zadaje Dzięki uderzeniom Na A1 Ma 50% szans po wyksiążkowaniu na Decrease, Defense A2 to HP Burn I Poison 100% szans po wyksiążkowaniu, bardzo fajny skill A3 Zwiększa nam crit rate, crit damage Na wszystkim poza sobą Na trzy tury to wrzuca I potem ma ally attack Atakują wszyscy poza nim Jeden cel Swoim A1 Ten champion jest naprawdę bardzo dobry Na clan bossie Używałem go na, na jednym na drugim koncie I naprawdę wykręcał bardzo fajne liczby Do tego jeszcze ma pasyw Odbija 20% przychodzących obrażeń I te 20% przechodzi na wszystkich innych, których mamy w teamie Farak in the FAT bardzo fajny epic czy na arenę, czy na dungeony clan boss w wielu miejscach można go używać i przejdźmy do kolejnego to jest Sacred Order i to jest Mordecai, też bardzo dobry champion co ma tutaj? ma, atakuje jednego przeciwnika, ma szansę na obniżenie, Turmitter te szanse rosną, jeżeli jest przeciwnik pod wpływem HP burn. Na A2 po wyksiążkowaniu 100% szans na obniżenie turnmeter wszystkich przeciwników o 15%, jednocześnie napełnia nasz turnmeter o 15%. Fajny ruch. No i A3, gdzie ma 100% szans na wrzucenie HP burn na wszystkich przeciwników na dwie tury i dodatkowo umieszcza na nas increase atak na 3 tury. Cooldown można skrócić do 4 tur i to co tu jest fajne to on umieszcza HP burn. To nie jest atak, więc mimo że on jest force, nie musimy się przejmować tutaj affinity, ponieważ nie może być weak hitu. Bardzo fajny ruch. No i jeszcze ma aurę accuracy zwiększa wszędzie o 40 punktów. Bardzo dobry champion. Ma fajne jeszcze staty no poza może HP, które jest niskie także Mordecai. Bardzo fajny champion. Przejdźmy dalej. To też jest bardzo dobry champion, aczkolwiek jego HP burn jest nieco um, sytuacyjne. Aczak The Wandering. Kolejny z bardzo dobry epic Fajne HP, dobry defense. Jest nieco wolny, ma 15 punktów akuracji wbudowane. Na A1 Atakuje jednego przeciwnika, ma 30% szans na obniżenie czasu trwania losowego buffu, jeżeli przeciwnik jest pod HP burn. A jeżeli są pod wpływem Freeze, to może obniżyć turn meter. Szansę o 20% jeszcze możemy zwiększyć książkami, aczkolwiek 8 książek to troszkę dużo. Za to tutaj tylko jedna, ale dwa bardzo dobre buffy: Block Buffs, Strengthen. Block debuffs, przepraszam, nie buffs, block debuffs na jedną turę, strengthen na dwie tury, bardzo fajny ruch. No i potem jego A3 atakuje wszystkich, po wyksiążkowaniu ma 90% na umieszczenie freeze na jedną turę, na przeciwników, których atak jest wyższy od defensu, albo HP Burn, jeżeli defense jest wyższy od ataku. No niestety w zdecydowanej większości miejsc, jeśli chodzi o PvE, to atak zawsze jest wyższy od. przeważnie jest wyższy od defensu dlatego zazwyczaj wrzuca Freeze, a nie HP Burn. No i jeszcze ma pasyw, leczy na wszystkich naszych o 5% ich max HP, kiedy przeciwnik pod wpływem HP Burn ma ruch. Nawet nie musi atakować, wystarczy, że się ruszy, albo napełnia turn meter o 10%, jeżeli ruszy się przeciwnik pod wpływem freeze'u Także. Jak widzicie, każdy jego skill jest bardzo dobry. Bardzo fajny, Champion. Jeszcze ma do, dobro, Maury też 25% Defensu we wszystkich miejscach. Przejdźmy do kolejnego czempiona i to jest ORK. I to jest Ultimate Galek. Staty, no, średnie. Ten Champion był kiedyś darmowy w ramach promocji z Amazon Prime. Na A1 ma 50% szans na umieszczenie HP burn na dwie tury, jeżeli champion jest pod wpływem, jeżeli on jest pod wpływem increase attack, napełnia turmiter o 10, jeżeli to jest atak krytyczny, a jeżeli to nie jest krytyczny, to o 5%. Zwiększa swój turmiter. tutaj atakuje jednego przeciwnika, 50% szans na umieszczenie HP burn na dwie tury, jeżeli jest pod wpływem Increase Attack. Jak widzicie tutaj, umieszcza to na sobie. Obniża Turnmeter i umieszcza na sobie duży Increase Attack na dwie tury, jeżeli to jest atak krytyczny. Obniża turn meter o 10%, jeżeli to nie jest krytyczny atak. No i potem atakuje wszystkich dwa razy. Ma 50% szans na umieszczenie HP Burn na dwie tury, jeżeli jest pod wpływem Increase Attack. Dodatkowo 75% szans na obniżenie turmiter celom, którzy są pod wpływem HP, burn. czyli widzimy, Increase Attack trzeba tutaj u niego mieć, więc albo dobieramy kogoś, kto to wrzuci najpierw, albo trzeba ustawić go tak, żeby zaczął od swojego A2, gdzie wrzuci na siebie Increase Attack, dlatego że jego AI jest troszkę głupie i zaczyna od Burning Rage. Marnując ten skill, bo nie wrzuci Increase Attack. I leczy się i usuwa z siebie stan, kiedy ktoś na niego wrzuca stan. Także to jest Ultimate Galek. O, to był ostatni epic, i teraz przejdźmy do Legend. No i pierwszy, bardzo fajny champion, i to jest Ignatius. Ignatius, wysoki HP. Wysoki defense, o, chociaż nie defense, jest dosyć niski jak na czempiona, którego obrażenia są oparte na defenseie. No, jest dosyć wolny, ma fajne 20% akurat. Na A1 atakuje jednego przeciwnika, 15% na stan, o 10% możemy zwiększyć. A2 atakuje wszystkich po wyksiążkowaniu, 75% szans na provoke. Ale on jest głównie znany ze swojego A3, gdzie atakuje wszystkich. Po wyksiążkowaniu ma 100% szans na wrzucenie HP Burn. Co fajne, nie może być Resisted, nie potrzebuje w ogóle do tego ruchu Accuracy. Tak, no potrzebuje do A, A2 i A1, ale tak naprawdę jeżeli chcecie go po prostu zrobić szybszego, żeby zadawał większe obrażenia i żeby wrzucał HP Burn, to możecie olać Accuracy i to będzie działać. No, jeszcze ma Aurę. Zwiększa defense we wszystkich miejscach o 25%. Także to jest Ignatius. Przejdźmy dalej. Czy on jest tutaj? Crypt King Gral, Bardzo dobry champion po buffie, który dostał. Ciągle zabieram się za zrobienie filmu o nim. Wysoki HP. Przyzwoity atak. Jak na support. Przyzwoity defense. Bardzo szybki. Troszkę accuracy Tutaj ma. Na A1 atakuje jednego przeciwnika. Ma 60% szans na, decrease, na duży decrease, tak na dwie tury. 100% szans, jeżeli przeciwnik jest pod wpływem HP Burn albo Freeze. A2 atakuje wszystkich i ma 100% szans na wrzucenie HP Burn na dwie tury. Cooldown po wyksiążkowaniu to są trzy tury. Wcześniej tutaj miał, chyba atakował czterech losowo, czy trzech losowo jakoś tak. Także nie był to najlepszy skill. Tutaj poprawili, że teraz atakuje wszystkich. No i teraz A3 atakuje wszystkich, umieszcza freeze na jedną turę. Jeżeli przeciwnicy są pod wpływem HP Burn, dodatkowo wydłuża czas trwania HP Burn do trzech tur, i tego wydłużenia nie można zablokować. Także, jak widzicie, HP Burn i do tego jeszcze kontrola przeciwników ma wszystko. I jeszcze do tego fajna aura. 33% HP we wszystkich miejscach. Także Crypt King kiedyś był słabiutki. Teraz jest naprawdę bardzo dobry. Yy, zwłaszcza na pająka. No i teraz przejdźmy do kolejnego czempiona. I to jest naprawdę fantastyczny czempion. Yy, Kyoku Nowy czempion, który niedawno wszedł do gry. Bardzo fajne staty. Wysoki HP, bardzo wysoki defense. Taki sobie speed. Na A1 atakuje jednego przeciwnika. Trzy razy dodatkowo uderza, jeżeli przeciwnik ma na sobie przynajmniej 3 debuffy. I ma 40% szans na wrzucenie dużego weekend na dwie tury. O 10% szansy można jeszcze zwiększyć. Na A2 atakuje wszystkich. Po wyksiążkowaniu 100% szans na wrzucenie decrease atak na dwie tury. Po ataku ma 100% szans na wrzucenie HP burn na wszystkich na których nie, nie ma HP nie ma tak, decrease tak rzuca na wszystkich, którzy nie mają na sobie HP burn przejdźmy dalej na A3 umieszcza duży ally protection na wszystkich naszych towarzyszach poza sobą na dwie tury, a na sztabie wrzuca block damage na trzy tury i dostaje dodatkową turę, czyli cały czas przez Cały czas okres działania Ally Protection ma na sobie block damage, czyli w zasadzie niweluje połowę obrażeń, sama ich nie przyjmuje. Bardzo mocny ruch. Jeszcze ma pasyw. Yy, za każdym razem, kiedy jest uderzona critical hitem, leczy wszystkich o 15% ich max HP i wrzuca duży increase defense na wszystkich na dwie tury. Cooldown do czterech tur można skrócić bardzo mocny. Passive. I jeszcze ma Aurę. Zwiększa defense we wszystkich miejscach o 30%. Bardzo bym ją chciał mieć. Bardzo, bardzo dobry czempion I mamy na koniec jeszcze jednego. To będzie Void. Legenda. I to jest Tumizja. Nasza, nasza lisiczka. Przyzwoite HP. Wysoki atak. Przyzwoity defense jest. Szybka i troszkę ma akuracji. Na A1 atakuje jednego przeciwnika. Ma 50% szans na wrzucenie dużego Decrease Defense na dwie tury. 100% szans, jeżeli przeciwnik jest pod wpływem HP Burn. Na A2 atakuje wszystkich. 100% szans na HP Burn po wyksiążkowaniu, wrzuca to na trzy tury. I 100% szans na wrzucenie stan na przeciwników, którzy mają. 50% lub więcej turn meter, a zmniejszy, zmniejszy speed, decrease speed, jeżeli przeciwnicy mają mniej niż 50% turn meter. A3 atakuje jednego przeciwnika. Obrażenia zwiększają się o 40% za każdy aktywny HP burn w walce, może to zwiększyć o 400%. Dodatkowo ma 100% szans po wyksiążkowaniu. Na obniżenie turn -meter o 15% i o 15% zwiększa za każdy aktywny HP burn w walce. W walce, czyli to może być na naszych czempionach i na przeciwniku. Jeszcze mamy pasyw. Za każdym razem, kiedy nasz czempion otrzyma Freeze, ona ma 50% szans na zamienienie friza na HP burn na dwie tury i tego debuffu nie można usunąć ani zablokować. Jeżeli w walce jest ktoś pod wpływem HP Burn, ona jest odporna na Stun, Sleep, Freeze, Fear, True Fear, Provoke i Petrification. Także jak widzicie, bardzo fajny zestaw skillów. Także jeżeli będziecie otwierać jakieś szardy w czasie tego weekendu, po to, żeby zrobić fuzję, to jak widzicie, macie tutaj fajny zestaw czempionów, których możecie wygrać. Napiszcie w komentarzach, czy. Na kogoś tutaj będziecie polować, czy, czy jednak nie macie nadziei, bo jednak 10-krotnie 10 większe szanse przy tej ilości legend, jakie mamy, to jednak jest jednak słabiutko. No już na dzisiaj się żegnam. Mówi do Was SML. Cześć!